Witam serdecznie, moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku wracamy do przeszłości i otworzymy sobie 9 saszetek z naklejkami z kolekcji Panini FIFA 365 2021. Będziemy szukać kart z zawodnikami ze światowego topu, czyli Ronaldo, Messi, Lewy, Mbappé i tak dalej. Pierwsza saszetka. I kogo my tutaj? Trafimy. Mamy koszulki e, Rapinoe. Następnie złota naklejka z Markusem Rashfordem z Manchesteru United. David Alaba. Tutaj jeszcze w koszulce Bayernu. Z Barcelony mamy Ronalda Araujo i Juniora Firpo. Z Borus Dortmund jest Torgan Hazard i Marco Royce. saszetka numer 2 i tutaj jest zespół Szalkę, Szyb i Merkan następnie dwa zespoły mamy Rosję i Japonię tutaj piłka plażowa następnie z Realu mamy Gareta Bela i Marco Asensio do tego z Paris Saint-Germain jest Keylor Navas i nasz rodak Marcin Bułka I jeszcze raz Paris Saint-Germain, Kurzawa i Dagba Czyli nadal nie ma nikogo ze światowego topu Logo Bayernu wpada w kolejnej trzeciej saszetce Też jest to złota naklejka Do tego z Manchesteru City Ilkay Gindogan i Zinchenko obu nie ma już w klubie jeden przeszedł do Barcelony teraz Gindogan w tym okienku a wcześniej Zinchenko do Arsenalu Dusan też już nie jest zawodnikiem Ajaxu tylko e, przeszedł do Ligi Tureckiej podobno do Fenerbahce następnie mamy tutaj FIFA e-World Cup czyli mistrzostwa Grania w gierki na komputerze. I jest album z 2018 roku, czyli 3 lata wstecz, tak on wyglądał. I lecimy z czwartą saszetką. Mamy z Lazio Luisa Alberto, następnie maskotka z Borussia Dortmund. Harry Maguire, Manchester United. Paul Pogba, również Manchester. I jeszcze raz, Manchester United. Antony No Popatrzcie, trzy naklejki. Jedna za drugą. Wszystkie z Manchesteru. I teraz jest logo tego klubu: złota naklejka Manchester United. Następnie Lazio mamy Marusicza i Lazzariego, Z Paris Saint-Germain Angel Di Maria i Mauro Icardi. Z Barcelony Antoine Griezmann, wtedy oczywiście w Barcelonie, bo teraz z powrotem w Atletico był. I proporczyk Paris Saint-Germain. Zespół Brazylii. Następnie album z 2019 roku. Kto tutaj? Mr. Dawn. Czyli też to tutaj było coś, chyba jakieś gierki. Arabia Saudyjska. Dalej. Ramiro z Corinthians i Zespół Klub Ameryka Las Aguilas. No i zostały trzy saszetki. Jeżeli, moi kochani, nie wpadnie żaden z czołowego topu, to waszym zadaniem będzie napisanie, kto z tych wszystkich naklejek, które wpadły wszyscy zawodnicy, waszym zdaniem jest najbardziej znanym, no i też najlepszym piłkarzem. Skoro nie ma na razie lewego Messiego ani Ronaldo. Vital i Araos z Corinthians. Następnie Mats Hummels Borussia Dortmund, logo Borussia Dortmund z Atletico Hector Herrera i Thomas Lemar i line-up z Juventusu. Przedostatnia saszetka. I mamy tutaj Atletico, a konkretnie Vitolo i Alvaro Morata Bianconeri czyli Juventus zwycięzcy tutaj znoszący puchar logo Marsylii Senizes czyli Boca Juniors i pięknie jest Robert Lewandowski jednak wpadł nasz rodak super No i ostatnia saszetka a więc moi kochani Wasze zadanie jest również takie jak wcześniej. Kto poza Robertem Lewandowskim jest tutaj najlepszym zawodnikiem, waszym zdaniem z tych trafionych? Mamy tutaj jeszcze z Juventusu Danilo i Demirala, następnie Red Devils, czyli Manchester United, w skrócie João Cancelo i Rodrigo z Manchesteru City. Tutaj mamy trzech zawodników z Pucharami. Gori, Moreira i Andrade, i jeszcze naklejka zawodników Manchester United, a konkretnie Luke Show i Aaron van Bissaka. Czyli e, najbardziej znanym zawodnikiem i najlepszym z tych wszystkich tutaj jest Robert Lewandowski. No a z pozostałych jestem ciekaw, kogo wybierzecie tutaj. Oczywiście liczą się pojedynczy zawodnicy. Nie tam na przykład line-up, że sobie tutaj wybierzecie Ronaldo, po prostu te naklejki albo. Te, gdzie jest jeden zawodnik, tylko na naklejce. Także czekam na Wasze komentarze z mojej strony. To wszystko. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. No i co? Widzimy się na kolejnych filmach. Pozdrawiam. Cześć Wam.